Dlaczego biologia? Bo przyroda jest niesamowicie interesująca i tak różnorodna, że tam pytania się po prostu same nasuwają. I szukasz bakterii na przykład? Tak, bakterii, które będą zamieniały plastik na... Na proste związki organiczne. Udało mu się trafić na polską listę Forbesa 25 Under 25. Zwykle są tam młodzi przedsiębiorcy. On jest bardzo młodym naukowcem, ale już bardzo doświadczonym. Właśnie wrócił ze Spitsbergenu, wiedząc sporo o tym, jak wiele, jak trudnego do zlikwidowania plastiku tam jest. Jarosław Brodecki, kiedyś profesor, już za chwilę będzie naszym gościem. Nie weźmiemy wielkich filtrów i nie zaczniemy filtrować oceanów. To, co teraz jakby gdzieś jest na horyzoncie, to są właśnie jedynie rozwiązania enzymatyczne. Emisja gazów cieplarnianych i zjawisko, które wywołujemy, czyli ocieplenie klimatu, spowodowało, że no, te zmiany biosfery są olbrzymie. Jeżeli byśmy spytali, czy jest miejsce na świecie, w którym w ogóle nie ma mikroplastiku, to podejrzewam, że takich miejsc już nie ma.